Będą dochodzeniu różnego rodzaju roszczeń, usługi telekomunikacyjne, szeroko rozumiany internet, dostęp, przerywanie, nieprzerywanie, to oczywiście urząd komunikacji elektronicznej. Jeśli podróżujemy głównie pociągiem, to pomaga nam urząd transportu kolejowego. Tych konsumentów, którzy zamiast z pociągu wybrali na przykład samolot, wspiera urząd lotnictwa cywilnego. A w sporach transgranicznych pomocą służy Europejskie Centrum Konsumenckie. Warto też pamiętać o infolinii konsumenckiej, która w tygodniu działa od 8 do 18 pod numerem 801 440 220. A z kolei pod numerem telefonu 22 645 2707 rano, z 9:15 do 10:15 czekaliśmy na Państwa pytania, problemy i wątpliwości związane z sprawami konsumenckimi. I właśnie teraz, przynajmniej o części z nich porozmawiamy, przypomnę, w naszym studiu Andrzej Bućko, wiceprezes warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów. No i może zacznijmy od słuchacza, który, jak twierdzi, został wprowadzony w błąd przy kupowaniu samochodu. Pewnie sprzedawca obiecywał roczną gwarancję, owocem medytacji męki. Twierdził, że jest książka serwisowa, pobrał większą opłatę za przygotowanie dokumentu. Nieustanna świadomość, że ten mamy uśmiercić starego człowieka. Tyle kosztowało, nie mogąc tego i narodzić się na nowo, który żyje według Boga. Przede wszystkim jednak liczy się, bo oczekuje gwarancji, a on twierdzi, że niestety nie może mieć gwarancji, dlatego, że on zerwał współpracę z firmą, która tej gwarancji nikomu nie udzielała. Ale możliwość, dlaczego ja jestem pokrzywdzony? Jak mówi święty Bazylii, nowe narodzenie z początkiem nowego życia. Czasem, aby zacząć nowe życie, trzeba najpierw położyć być może jest jeszcze inne alternatywne rozwiązanie tej sprawy. Z tego rodzaju problemami właśnie zapraszamy do tajemnicy, którą wyznajemy. Ja tutaj panu przede wszystkim sugeruję, żeby się z dokumentacją sprawy zgłosił któregoś z oddziału Federacji Konsumentów. Z tego powodu, że dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją my jesteśmy w stanie takiej bardzo precyzyjnej porady uciec. Natomiast jeżeli chodzi o ten stan, który pan przedstawił, pan tutaj nie wskazał w sumie podstawowej kwestii. Wskazał na trzy problemy. Po pierwsze, sprzedawca zapewniał o istnieniu gwarancji. Po drugie, pobrał większą opłatę niż ma to. Wskazał w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Nie chciał z nim rozmawiać. Pan nie wspomniał, czy ten samochód jest nadliczony i zadowolony z tego towaru, czy nie. Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, o kwestię gwarancyjną, to jak najbardziej, jeżeli sprzedawca informował, że towar objęty jest gwarancją, to my mamy prawo żądać od niego, żeby on nam wydał takie, ale musimy mieć to na piśmie, wydał takie oświadczenie. Co do zasady, należy pamiętać, że gwarancja i rękojmia są dwa zupełnie różne uprawnienia. Gwarancja to jest dobrowolne oświadczenie gwaranta, że on w określony sposób, w określonym terminie, określone wady usunie. I co do zasady, powinien nam gwarant wydać takie oświadczenie. Jeżeli go nie wydaje, to w kodeksie cywilnym znajduje się domniemanie zakresu i dwuletniej ochrony z tytułu tej gwarancji, ale zawsze warto żądać wyraźnie potwierdzenia warunków gwarancji. I tutaj od razu uczulam, jest takie stare powiedzenie, paragon jest gwarancją. To jest całkowita nieprawda. Albo dostajemy paragon, albo dostajemy oświadczenie gwarancyjne, tak zwaną kartę gwarancyjną. Jednego drugiego należy się domagać. Jeżeli zadania, powołanie i z tego tytułu, że pan tej gwarancji nie uzyskał, po pierwsze może żądać, żeby sprzedawca nawet takiej gwarancji udzielił. To, że sprzedawca rozwiązał umowę z podmiotem, który tej gwarancji udzielał, wcale nie zwalnia go z obowiązku, żeby takiej gwarancji udzielić, to jak najbardziej konsument może tego żądać. Jeżeli chodzi o tą sytuację, w której w związku z zakładem z przygotowaniem rejestracji tego pojazdu były pobrane jakieś pieniądze, zapewne na tłumaczenia dokumentów i inne czynności, jeżeli ten pan się nie wyliczył z tego, czy zarządził więcej pieniędzy, niżeli wynika to z rachunków, tutaj jak najbardziej możemy żądać zwrotu różnicy. A trzecia kwestia, gdyby ujawniła się jakaś waga w tym samochodzie, nawet jeżeli jest to samochód używany, to w terminie 2 lat możemy zgłaszać reklamację dla takiego sprzedawcy i w ostateczności nawet odstąpić od umowy, jeżeli będzie tego dokument. No to teraz może posłuchajmy kolejnego telefonu. Ja mam taki plan, zamawiałam w sklepie internetowym produkt, wypłacam za niego od razu. Miało być dostarczenie w ciągu tygodnia. Po 2 tygodniach dostałam informację, że produktu nie ma i nie będzie. No i czekam tak naprawdę kolejne 2 tygodnie na zwrot pieniędzy, który nie nastąpił. Konsekwencje tego i odniesienie chociażby do Eucharystii, patrzymy w takim przypadku wieczerzy. Nie chcę się powtarzać, ale ponownie do Federacji Konsumentów, z tego względu i tutaj akurat powinien działać szybko. Z tego względu, Jezus
najpewniej wyraził dobrowolne ofiarowanie siebie w czasie, jeżeli spożywając dwunastoma apostołami tej nocy, kiedy został wydany, i przy tym swoim męki, gdy jeszcze był wolny, Jezus uczynił z ostatniej wieczorze spożywanej apostołami pamiątkę swojej dobrowolnej ofiary, jaką miał złożyć do Ojcu. Pojawia się taka uspokajająca wiadomość, oczywiście przekazałem się to do księgowości, wszystko jest w porządku, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Nie trzeba czekać, to jest krew, trzeba jak najszybciej działać, moja krew, krew przymierza, która na wielu będzie wyrana na odpuszczenie grzechu. Tylko możemy napisać wezwanie do zapłaty, możemy napisać pozew do sądu, ponieważ rozmawiać i szukać porozumienia można z przedsiębiorcą, który działa legalnie, chce rozwijać sieć klientów, współpracować z tymi klientami, ale nie zgadza się ze stanowiskiem konsumenta. Tu możemy mediować, tu możemy szukać porozumienia. Jeżeli sytuacja jest taka, że ktoś szybko założył jakiś podmiot, i bardzo szybko chce się wzbogacić, niekoniecznie uczciwie, tu nie ma o czym dyskutować. Trzeba jak najszybciej wytaczać powództwo, trzeba jak najszybciej ewentualnie sprawę zgłaszać na policję. I tutaj jakby myślę, że warto wspomnieć słynny przykład z Euro 2012, kiedy do Federacji Konsumentów jako pierwszej zgłaszali się ludzie, którzy kupili gadżety związane z mistrzostwami w sklepie piłka.pl. Złotem okazało się, że najprawdopodobniej było to oszustwo na wielką skalę i właściwie to wszystko się toczy do dzisiaj. Czasami będzie pewnie potrzebny proces sądowy, a czasami więc z własnego doświadczenia wystarczy postraszyć, że taki pozew się złoży i wtedy te pieniądze w magiczny sposób wracają do nas na konto. Znaczy, to jest prawda. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy też mają świadomość, jak wygląda dochodzenie roszczeń, mają świadomość tego, że jeżeli nie zapłacą polubownie w sytuacji, w której ewidentnie powinni zwrócić konsumentowi pieniądze, no to będą musieli ponieść dodatkowe opłaty. Tutaj ja też bardzo często konsumentów, którzy do mnie przychodzą, staram się uświadamiać, że pójście do sądu to tak naprawdę nie jest coś bardzo trudnego, nie jest to ostateczność. W sytuacji, w której konsumentka kupiła towar, nie otrzymała towaru, nie otrzymała pieniędzy, najprawdopodobniej otrzymałaby nakaz zapłaty, gdzie nie było w ogóle rozprawy. W ten sposób nasza słuchaczka w ogóle zmierzchnego towaru w jego ludzkiej nie dostała, ale są i takie przypadki, jego ludzka natura, podobnie jak nasza, jest przeznaczona do życia wiecznego. Ja tam więcej buty, przeciwieństwie do naszej natury jest ona całkowicie wyjęta spod grzechu, które nie chciał uznać reklamacji. Powiedziałem też sprzedawcy, że można chyba ona stosować prawo rękoła, ale osobę, nie chciał pójść na taki układ. I nie wiem do końca, co teraz mam zrobić. Zanim jednak porozmawiamy o tym, co w takiej sytuacji można zrobić, może wyjaśnijmy to hasło, zresztą już padło, czym jest reklamacja. Tutaj w imieniu reklamacji obowiązku moglibyśmy na ten temat. To jest najczęstszy przypadek. Tak, to jest najczęstszy przypadek, z którym się spotykamy, jeżeli chodzi o reklamację. Natomiast rękojmia. Rękojmia to jest uprawnienie wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, które posiada każdy nabywca towaru w układzie konsumenckim. Czyli ja, osoba działająca w sposób niezwiązany z działalnością gospodarczą zawodową, nabywam. Obywatele polonijni pracujący na wschodzie i na zachodzie Europy czy innych kontynentach muszą sprostać wielu problemom, by zapewnić swym uczniom możliwość poznawania ojczystego języka i kultury. Uchwały przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Film 11 minut Jerzego Skolimowskiego zainaugurował 16. Festiwal Filmu Polskiego w Wilnie. Przez 7 dni będą wyświetlane najlepsze polskie produkcje ostatnich lat. Z Wilna Renata Wittmann. Przygotowano też dwa programy specjalne dla dzieci i retrospektywę filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Film polski jest dobrze znany na Litwie i ceniony. W tym roku projekcje odbędą się nie tylko w dużych miastach, w Wilnie, Kownie i w Klaipedzie, ale również w mniejszych miejscowościach, w Solecznikach i w Morzejkach. W sumie litewscy widzowie obejrzą 27 filmów. Gościem tegorocznego festiwalu będzie Michał Lorenz, kompozytor, autor muzyki do 175 filmów polskich i zagranicznych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Teraz w Polskim Radiu 24 Puls Gospodarki. Sylwia Zadrożna i jej goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ze mną goście profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
Przemysław Ruchlicki, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. I Rafał Sadoch, ekonomista z domu maklerskiego mBanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok. Eksperci szacują, że gospodarka nad Wisłą urośnie w tym roku o 3,2%. Wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście na poziomie 3,7%. Starszy ekonomista Banku Światowego Leszek Gąsek wyjaśnia, że motorem napędowym gospodarki naszej jest konsumpcja Polaków, która korzysta z dobrej sytuacji na rynku pracy i poprawy dochodów rozporządzalnych. Jest też dodatkowy impuls fiskalny wynikający z programu 500+. Natomiast te inwestycje spadają. Mamy nadzieję, że ten spadek ma charakter przejściowy. Jest to związane też z zakończeniem poprzedniej perspektywy unijnej, uruchamianiem nowej, więc to są rzeczy do nadrobienia. Prognozy Banku Światowego są słabsze, natomiast wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podtrzymuje wzrost gospodarczy naszej gospodarki w tym roku na poziomie 3,3%, 3,4%. Te różnice nie są duże, ale jednak są. Kto będzie bliżej tutaj prawdy, jak Państwo myślą? Profesor Elżbieta Mączyńska. Jeżeli popatrzymy na prognozy poprzednie, wiele prognoz i Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, to bardzo często te instytucje w prognozowaniu się myliły. Więc i to myliły na niekorzyść Polski. Bardzo często. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie i bliższy prawdy będzie pan premier Morawiecki. Rafał Sado. Ja bym zwrócił uwagę na to, że prognozy, czy to IMF-u, bo również IMF w tym czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski, teraz to zrobił Bank Światowy, one są w jakimś sensie opóźnione kilka miesięcy wobec tego, co prognozuje się tutaj w kraju. Konsensus ekonomistów krajowych już od jakiegoś czasu wskazywał, że ten wzrost gospodarczy będzie niższy w 2016 roku niż wskazuje to rząd. To nie jest nowa wiadomość, zatem krzepiące w jakimś sensie jest to, że to spowolnienie gospodarcze, które miało miejsce w pierwszej połowie 2016 roku, najprawdopodobniej będzie przejściowe. To znaczy wszystko wskazuje na to, że ta druga połowa roku pod względem dynamiki PKB będzie nieco lepsza, ale żebyśmy osiągnęli około 3,4% wzrostu gospodarczego, to de facto w końcówce roku wzrost gospodarczy musiałby przyspieszyć prawie do 4%, bo w pierwszym kwartale to było 3%, a w drugim kwartale 3,1%. Także tutaj nie wydaje mi się, abyśmy osiągnęli te prawie 3,5%, raczej będziemy tutaj bliżsi 3% w średniorocznie w całym 2016 roku. Pan premier Morawiecki mówi o 3,3, 3,4. Właśnie tak, ale na pewno kłopotem są te niskie inwestycje. Gdyby one przyspieszyły, to pewnie byłoby lepiej. Przemysław Ruchlicki. Na pewno, zawsze ratował nas popyt wewnętrzny wtedy, kiedy przedsiębiorcy nie bardzo chcieli inwestować. Teraz na ten brak inwestycji, a marazm w inwestycjach, nałożyło się kilka czynników. Po pierwsze, nadal tak naprawdę, mimo że już trzeci kwartał biegnie, nie mamy jakichkolwiek środków ruchomych z nowej perspektywy. Przedsiębiorcy na to czekają. To są pieniądze, które na pewno tą koniunkturę rozkręcą i inwestycje ruszą. Nadal niepewność polityczna jednak przedsiębiorców powstrzymuje. Mamy kwestię dużej nowelizacji VAT-u, która wisi gdzieś, reformę podatków dochodowych. Tak naprawdę cały czas te informacje napływają. Propozycje, jeżeli chodzi o VAT, nie są najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, mimo że zakładają walkę z szarą strefą. Można powiedzieć tak, premier Morawiecki jest teraz w nowej roli, jest również ministrem finansów. Każdego ministra finansów cechą właściwą jest optymizm, czasem nawet nadmierny. Obawiam się, że jak każdy minister finansów będzie zakładał odrobinę zbyt wysoki wzrost. No, z pewnością start ma tutaj w trudnym teraz momencie. Profesor Mączyńska. Rzeczywiście pan słusznie zwrócił uwagę, że ta niepewność jest tutaj dla inwestorów jakąś barierą inwestowania, ale zakłada się, że dynamizacja nastąpi wskutek uruchamiania funduszy europejskich. Ale co do tej reformy podatku, pan powiedział, że
to nie jest korzystne dla przedsiębiorstw. Dla jednych jest, dla drugich nie jest, bo to, że jedne przedsiębiorstwa stosowały, mogły stosować optymalizację podatkową, bo były globalne i łatwo im to przychodziło, czyli przenoszenie kosztów tutaj, a zysków gdzie indziej, do innego kraju, to oznaczało równocześnie osłabienie pozycji konkurencyjnej dla tych przedsiębiorstw, które tego robić nie mogły. To prowadziło do nierównej walki konkurencyjnej. I w związku z tym ta rzetelność podatkowa, gdyby udało się zwiększyć stopień rzetelności podatkowej, to sprzyjałoby umacnianiu konkurencji, a ta konkurencja jest fundamentalną zasadą dla wolnego rynku. Rafał Sadow? Ja bym zwrócił uwagę, że nie tylko jeszcze oczekiwane ożywienie w inwestycjach może być tym czynnikiem, który będzie napędzać polską gospodarkę, ale przede wszystkim zwrócimy uwagę na konsumpcję, która mimo programu 500+, mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, mimo solidnego wzrostu wynagrodzeń, czy też utrzymującej się w dalszym ciągu deflacji, de facto nie zmieniła się i wzrost nie zmienił się wobec tego, co widzieliśmy w 2015 roku. W dalszym ciągu... Działanie wbrew trendom demograficznym jest działaniem wątpliwym, a trendy demograficzne są takie, że wydłuża się nasze życie, a równocześnie zmniejsza się rola i zakres prac fizycznie wyczerpujących. Coraz więcej jest prac wymagających wysiłku intelektualnego, być może wiek ogranicza te możliwości intelektualne, ale nie niweluje ich. Istotne byłoby odpowiednie rozłożenie pracy, jakaś bardziej kompleksowa polityka na rynku pracy, która by umożliwiła optymalne wykorzystanie potencjału, bo to jest najcenniejszy. Ludzie to najcenniejszy potencjał. I w związku z tym, jeżeli ktokolwiek nie pracuje, a ma możliwości intelektualne i fizyczne pracy, to i on traci, i my tracimy jako gospodarka, jako społeczeństwo. I ja jestem krytycznie nastawiona do tej zasady, do tego programu przywrócenia krótszego wieku. No też słyszałam opinię, że może w takim razie zlikwidujmy wiek emerytalny i po prostu każdy niech pracuje na siebie, ile odłoży będzie miał. Rafał Sadoch, jak to z punktu widzenia ekonomisty się... No tak, jak wpisuje. Tak rozmawiamy, no to może na pierwszy rzut oka dobrze brzmieć, ale gdybyśmy bardziej przeanalizowali ten problem, no to po jakimś czasie doszlibyśmy do wniosku, że część osób jednak nie będzie w stanie odłożyć tych środków. I gdy oni osiągnęliby wiek emerytalny, no de facto nie byliby już w stanie pracować, no powstałoby pytanie, czy byśmy dopuścili możliwość, aby żyli na granicy ubóstwa, czy też nie mieli za co żyć, czy de facto ta część, która odkładała na swoje emerytury, sama sobie zbierała, musiałaby de facto w jakimś sensie finansować ich życie już w momencie, gdy nie byliby skłonni do pracy. Taka sytuacja na pewno miałaby miejsce, dlatego też, aby uniknąć tego ryzyka, no musimy wszyscy w sposób ujednolicony zbierać na swoje utrzymanie już po wygaszeniu aktywności zawodowej, po to, aby właśnie nie było takich przypadków, że niektórzy, którzy być może nawet jeśli teraz deklarują, że będą sami sobie w stanie zapracować na emeryturę, finalnie ex post dojdziemy do wniosku, że jednak nic nie odłożyli i jednak ktoś będzie musiał ich utrzymać. Zatem w związku z ryzykiem tego tutaj każdy będzie musiał, czy też musi odkładać na swoją emeryturę i w tym sensie to obniżenie wieku emerytalnego jest dość dużym problemem. Znaczy, ja bym w głównej mierze zwrócił na stronę kosztową tej propozycji. Rząd w 2017 roku założył na obniżenie wieku emerytalnego 2,5 miliarda złotych. To obniżenie wieku emerytalnego ma nastąpić dopiero od października, czyli jeśli popatrzymy na szacunki, ile chociażby wyglądałoby obniżenie wieku emerytalnego w 2018 roku, to już się robi dwucyfrowa liczba, jeśli chodzi o koszt dla budżetu państwa. W kolejnych latach ten koszt będzie rósł.
I to dość znacząco. I pytanie, z czego w tym dłuższym okresie będziemy w stanie pokryć koszt obniżenia tego wieku emerytalnego. Ja jestem, nawet nie wyobrażam sobie i uważam, że nawet jeśli byśmy teraz obniżyli ten wiek emerytalny, w przyszłości ktoś będzie musiał go podnieść i być może nie do 67 lat nawet, a wyżej po to, aby wyrównać ten trend, który jednak w globalnej gospodarce ma miejsce. Już niektóre kraje podnoszą wiek emerytalny nawet nie do 67, a nawet do 70 lat. Jesteśmy, no, nie pokonamy tego, trendy są nieubłagalne. Niemcy, na które tak lubimy się powoływać, mają rozłożoną na długie lata, co prawda, ale rozłożony, ale planowany program właśnie zwiększania wieku emerytalnego. I to jest moim zdaniem problemem, który ludzie mają z pracą, to jest przede wszystkim strach przed tym, że stracą pracę w okolicy wieku emerytalnego i w związku z tym wolą mieć tę gwarancję, że wcześniej przejdą na emeryturę i coś tam potem ewentualnie dorobią. No mam nadzieję, że te pomysły, żeby zabraniać pracy emerytom zarobkowej. Nie ma tego, tak, no, nie ma tego pomysłu. To ja to zawsze traktowałam w kategoriach ponurego żartu, a w każdym razie... Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Nowoczesna chce odwołania wicemarszałka Sejmu z ruchu Kukiz15. Wniosek w tej sprawie poparli posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, następcą Stanisława Tyszkina, posłanka PSL Angelika Moszczanowska. Z kolei marszałek Senatu rozważał odwołanie z funkcji wicemarszałka Bogdana Borusewicza z PO. Szczegóły Małgorzata Naukowicz. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówi, że Stanisław Tyszka łamie regulamin i obraża posłów. Posłanka podała przykład nocnej debaty nad obywatelskim projektem ustawy Stop Aborcji. Pan marszałek Tyszka uniemożliwił zabranie głosu i zadanie pytania. Zrobił to wbrew regulaminowi. W momencie, w którym podeszliśmy do niego, żeby zaprotestować przeciwko temu, nazwał nas małpami. Staję murem za marszałkiem Tyszką, będę go bronił, ponieważ jest to pierwszy polityk.